Mrozo dał powąchać Skiety młodemu, Tyborina oglądał się Rybsona, nowy biznes trenera Pawła, Get Greedy na siłowni. Mrozo w końcu doczekał się walki na Fame MMA, jego przeciwnikiem będzie Młody Ninja. Między chłopakami dość mocno się gotuje, na panelu lepiej zaprezentował się Mrozo. Mrozo swoimi śmieszkami sprowokował młodego do takiego stopnia, że zaczął go pomawiać, z czego wywiązała się akcja. Dokujesz, kurwa, ty! W trakcie face to face Mrozo nawet dał możliwość powąchania swoich skarpet młodemu. Nie wiecie, a co się dzieje? Dobra, panowie! Ostatecznie to Ninja z faworytem w tej walce, ale przekonamy się, jak wyjdzie. Również na tej samej konferencji doszło do skandalicznego zachowania Pawła Tyburskiego. Zaatakował on swojego przeciwnika z tak zwanego partyzanta. Przez tą sytuację nie zobaczymy obu panów w najbliższej gali Fame MMA. Są to skutki oglądania Rybsona na Lessinie, ponieważ Tybora wleciał w Casio jak Lessin z kół. Trener Paweł otwiera nowy rozdział w życiu. Wstęp na jego dyskotekę będzie można tylko w klapkach i skarpetkach. Przed wejściem będzie również mierzony obwód uda. Musi być on mniejszy niż rozmiar bicepsa. Marek stara się nadążyć z trendami i w swój trening wplata nowoczesne ćwiczenia. W tym przypadku jest to Get Greedy Triceps Extension. Z dzisiejszych newsów to by było na tyle. Pozdrawiam cieplutko.